Witam serdecznie wszystkich. Dzisiejsze video jest skierowane do wszystkich, nie tylko do moich subskrybentów, do moich słuchaczy, ale do wszystkich Polaków. I to chciałem powiedzieć, że bardziej do Polaków, z tego względu, że to jest między innymi w języku polskim. Kieruję to do nas, gdyż do nas, do Polaków, między innymi dlatego, że ilość osób, które się już obudziła lub się budzi, jest procentowo najwyższa na świecie. W porównaniu do innych krajów jest nieporównywalna. To jest tak jak niebo a ziemia. Ja mieszkam w United Kingdom, dokładnie w Anglii, w północno-wschodniej Anglii, w Darlington. I muszę wam powiedzieć, że w samym Darlington, żeby znaleźć Anglików, którzy wiedzą, o co chodzi w tym świecie, nie tylko, bo znaleźć takie osoby, które się sprzeciwiają szczepionkom czy maseczkom, no to można jeszcze tam znaleźć, ale które naprawdę wiedzą, dlaczego to jest, o co to chodzi, to jest rzadkość. To jest, przede wszystkim musimy wiedzieć, dlaczego do tego doszło. Dlaczego ten system mógł tak zniewolić narody? Dlaczego wszystkie te rządy są sprzedajne i się sprzedały? Dlaczego do tego doszło? W czym jest naprawdę problem? Bo to problem nie jest w tym, że jest jakiś tam jeden rząd światowy, który dokładnie finansjera, którzy trzymają wszystkie pieniądze na świecie i są w tej chwili, mają władzę, mają około 90% majątku światowego. To jest kilka rodzin. To nie tylko chodzi o nich. To nie jest przeciwko bunt, przeciwko nim. Problem jest w człowieku, w jego świadomości. W pozwoleniu na zablokowanie sobie świadomości. Problem się zaczyna już w szkole. Jak można cokolwiek zmienić, jak nie zmieniamy szkolnictwa? Dziecko od małego, ja pamiętam swoją szkołę, jest uczone, że ma wykonywać polecenia. Ma się uczyć to, co jemu wskazano, regułki, to i to, i ma to umieć, jest tego przepytywane. Dziecko, które zadaje pytania, za dużo zadaje pytań i się dopytuje dlaczego, to jest dziecko krnąbrne. Należy je utemperować. Takie dziecko dostaje obniżone oceny. Najlepsze dzieci to są takie wzorowe, które tylko potakują i uczą się i robią to, co im każą. To są dzieci wzorowe. To są roboty, to nie są dzieci. Jak ja widzę dziecko, które jest grzeczne i takie ułożone, to jest chore, to już od razu wypaczone dziecko, to jest biorobot. Dziecko to ma być niesforne, krzykliwe. Ono ma się bawić, tryskać ma od niego radość. Tak, za dużo niesforne to też jest oznaką pewnych problemów, ale chodzi o to, żeby dziecko było pełne radości, a nie żeby się bało, bo ktoś na nie krzywo spojrzy, bo rodzic będzie krzyczał. Będzie bało się pokazywać własne uczucia, własne emocje i to, czego chce. Będzie bało się zadawać pytania. Bo ojciec czy matka powie, tak głupi jesteś, nie zrozumiesz. Bo tak potrafi być. Albo jeżeli rodzic nie wie, co odpowiedzieć, no to inaczej go zbędzie. Po prostu nie zna odpowiedzi na pytanie. A pytanie dlaczego, to jest podstawa. To jest podstawa kreatywności każdego człowieka. Dlaczego, dlaczego, jeszcze raz dlaczego. Ja pamiętam pierwszy raz, jak się obudziłem, to było ponad 30 lat temu. To się ocknęłem. Mnie w tym pomogła Matka Boska z Częstochowy, to jest dziwne, prawda? Ale to tam się stało. No. Tam się stało, gdyż chciałem przestać pić i pojechałem do Częstochowy. I tam się ocknąłem nagle. To tak jakby mnie ktoś przeniósł z czarno-białego filmu do kolorowego. Zacząłem widzieć kolory. Zacząłem widzieć, jaki jest ten piękny jest świat. Zacząłem widzieć też i brzydotę. Kłamstwo, oszustwo, wszystko widzisz. I tak się patrzę, dlaczego ci ludzie tego nie widzą? I byłem taki zaszokowany, dlaczego nikt tego nie widzi?
później zacząłem to blokować w sobie, bo ja byłem takim dziwnym dziwolągiem. Dlaczego ja widzę to, czego oni nie widzą? To był mój pierwszy raz i później zacząłem podważać, zacząłem szukać, że to jest, zacząłem zadawać pytania, że to, czego mi uczyli w większości, co mi uczyli w szkole, to jest nieprawda, to są tylko teorie naukowe, a to nie są żadne dowody, że tak jest. Łącznie z teorią ewolucji. To jest dalej teoria. To nie jest dowód, że tak jest, to jest teoria. Ona jest częściowo prawdziwa i częściowo nieprawdziwa. Ale to już ja z czasem doszedłem do tego. I tak jest ze wszystkim. Co nam wpierają, wmawiają, to nie znaczy, że to jest prawda. Ale to ci każą się uczyć w szkole i ty jak ten biorobocik przytakujesz. Do tego służy tak samo media. Dlaczego tak ogłupiono tyle większość ludzi na świecie? Bo oni wierzą w to, co mówią media. Chociaż my Polacy mamy mamy szczepionkę przeciwko mediom, to jeszcze czasy komunizmu, to tak jak ludzie w moim wieku, to jeszcze pamiętają te czasy, że się telewizorowi nie wierzy. Ja pamiętam te czasy, mediom się nie wierzyło, bo media należały do komunistów i one kłamały. I teraz jest to samo, identycznie. Ja przestałem tego słuchać, no bo tego kłamstwa nie mogę znieść. Przestałem tego słuchać, bo tego się nie da słuchać. Jest tylko jeden temat. Najbłudniejsza choroba i najbłudniejszy ten taki, no, wiecie co, moda na niego. No i oczywiście wziąć trzeba specjalne lekcje przeciwko temu. A ja jestem ten starej daty człowiek, notabene technik weterynarii z wykształcenia. Nawet rozpocząłem studia, ale nie skończyłem, na Wydziale Weterynarii w Olsztynie. Ale jestem tej starej daty właśnie, człowiek, który wie, co to jest system immunologiczny. Nawet pisałem pracę dyplomową w technikum, bo w technikum weterynaryjnym trzeba było napisać pracę dyplomową na koniec nauki. Ja pisałem o siarze, o mleku krowim, jaki ma wpływ na cielęta zaraz po urodzeniu, jakie jest bardzo ważne. Już tam wszystkie w siarze są wszystkie przeciwciała. Nie tylko mikro, makroelementy, wszystkie te składniki potrzebne do rozwoju, ale są wszystkie przeciwciała, bo takie małe ciele nie wytwarza jeszcze samo. I to jest, tak, to jest przełożenie, jest podobne na człowieka. Tam nie ma wielkiej różnicy. Są oczywiście różnice, niuanse, ale nie aż tak. Wszystko jest podobne. Ja jestem tego starej daty człowiek, który wie, że ja mam system immunologiczny. Nawet inżynieryjna, nawet genetycy, inżynieria genetyczna, która ingerowała w ten modny świrusek, każdy system immunologiczny jest w stanie go pokonać. Nawet tą inżynierię genetyczną. Miałem w styczniu, bo przez 2 lata nie miałem prawie w ogóle, albo to przychodziło bezobjawowo. Prawdopodobnie przychodziło bezobjawowo. Ale w styczniu miałem, podejrzewałem, że to jednak to był ten. Ja tam sobie, żona mnie poprosiła i zrobiłem taki test, flow test. I wyszło, że tak, no, że mam tego modnego, taką modną to chorobę, że załapałem. I chorowałem 3 dni. 3 dni i 3 noce, znaczy 2 noce, 2 noce dokładnie, miałem bardzo duże, wielkie bóle mięśni. Nigdy tego czegoś takiego nie miałem, że aż takie bóle nie dawały mi spać. Byłem tak otumaniony. I jeszcze takie inne objawy, ale nie miałem. Miałem trochę gorączki, miałem normalny zapach, smak. Nie miałem innych takich objawów, ale część miałem objawów takich ostatnio modnych. Ale co ja zrobiłem? Ja nie zadzwoniłem do NHS-u, żeby ich powiadomić, że ja jestem chory. Żeby mi napętać tylko liczbę? Nie. Pierwsze rzeczy, co zrobiłem, to kupiłem sobie cynk, witaminę D3. Ja sam szukam informacji i wiem, co jest mi potrzebne, że ja chcę wspomóc mój organizm w zwalczaniu, a on sobie sam już poradzi.
No i brałem dużo dawki, o wiele większe niż te zalecane przez lekarzy, gdyż te zalecane przez lekarzy są faktycznie to zalecane przez koncerny farmaceutyczne. Oni tylko powtarzają to, co koncerny im podadzą. Już to jest nawet w podręcznikach. Stare podręczniki mówią inne dawki, a te nowe mówią inne dawki. Trzeba tylko po prostu sprawdzać. Ci młodzi lekarze są po prostu niedouczeni. Oni się uczą już na nowych książkach, nie na starych. Z tych starych książek, jest, w tych nowych książkach poznikały pewne mnóstwo ważnych rzeczy. Zmieniły się dawki na witaminy i na makro i mikroelementy. Brałem o wiele duże, o wiele za duże. No, kilkakrotnie, jednorazowo brałem więcej. No i brałem 4-5 razy dziennie. Dużo tego. No i po 3 dniach ta cudowna choroba, taka modna, znikła. Ja się po prostu sam wyleczyłem, po prostu wspomogłem swój organizm. Jakbym zadzwonił do NHS-u, to oni przecież też by mnie nie wyleczyli, oni by nie powiedzieli, co mam brać. Tylko mam siedzieć w domu. I co ci tacy wyszkoleni, którym ludzie wierzą, lekarze, że oni się temu nie sprzeciwiają? Że człowiek chory, nie leczą go, tylko trzymają go w domu. Co, nie znają leków przeciwwirusowych? Nie znają na przykład amantadyny? Ja na przykład jestem tutaj w UK, a dostałem amantadynę. Dostałem, powiadomiłem swojego przyjaciela z Londynu, lekarza, i ten mi natychmiast przepisał amantadynę. Ja mówię, że i tak nie był. On mówi, ty mnie znasz. Ja leków żadnych nie biorę ponad 25 lat. Ponad 25 lat nie biorę żadnych leków. Był okres, kiedy brałem jeszcze jakieś witaminy, mi przerwałem całkowicie. I w tej chwili tylko na tego COVID-a, co wziąłem cynk i witaminę D3. A tak nie biorę żadnych takich rzeczy. I żyję. Mam 65 lat. Nie jestem coraz chorszy, tak jak ty mówisz, że a to starość. Nie, ja jestem coraz zdrowszy. A byłem wrakiem człowieka, jak przestałem pić. Byłem wrakiem, autentycznym wrakiem. To była przyczyna, dlaczego zacząłem się interesować niemedycznymi, nie to, co medycyna podaje, innymi sposobami leczenia. Dlatego nie choruję i dlatego nie biorę leków i jestem zdrowy. Bo tak jakbym się stosował do zaleceń medycyny, to byłbym kaleką. Tyle operacji chcieli na mnie przeprowadzić. Zrobiliby ze mnie kalekę. A że się nie zgodziłem, bo miałem już jako takie pojęcie o zdrowiu, pojęcie, jak organizm działa, to się nie zgodziłem. Powiedziałem, nie, to musi być, ja muszę znaleźć coś innego, to jest niemożliwe, że ze mnie chcą zrobić kalekę. Ja tylko mówię o mojej drodze w tej chwili. Kiedy zauważyłem, że coś to jest nie tak z tą medycyną, to było bardzo dawno już. Dlatego poszukałem innej drogi. A taką najprostszą receptą na zdrowie to jest minimum raz w roku głodówka. Ci, którzy głodują często, nie chorują w ogóle. Proste. Jakie tanie. Oczywiście głodówka przeprowadzona według zaleceń, według zasad. To są bardzo ważne zasady. To jest bardzo poważny proces. Ale ci ludzie, którzy głodują miesiąc głoduje w roku, on nie choruje. Wszystkie stare choroby powoli znikają. Jest taki piękny proces podczas głodówki. Chyba od 6-7 dnia rozpoczyna się proces zjadania komórek chorobowo zmienionych. One są po prostu zjadane przez organizm. Bo organizm co najpierw zjada, jak głoduje? Najpierw komórki tłuszczowe, później zjada komórki chorobowo zmienione, te, które chorują. One są zjadane. A na ich miejsce wprowadzane są tak zwane komórki typowe macierzyste. To są takie, one są opisane, ja mam to opisane. I później po przerwaniu głodówki z tych komórek powstają komórki niezbędne, które są potrzebne.
Pójdziecie do lekarza, zapytacie się jakiegokolwiek lekarza, czy możliwa jest regeneracja wątroby. Wszyscy powiedzą, że nie. To jest nieprawda. Przez głodówki zregenerujecie wątrobę w 100%. Ale o tym lekarze wam nie powiedzą, bo ich w szkołach tego nie uczą. Tylko dlatego, że ich nie uczą. Cały czas wracamy do tego, do procesu nauczania. Największy błąd ludzkości, wszystkich człowieku, nie tylko mój, ale każdego z was, jest to, że się godzicie na to, że robią z waszych dzieci robotów. Nie ludzi myślących, ale robotów. To jest każdego z nas wina. Przepraszam, nie powinienem używać słowa wina. Przyczyna właśnie jest w tym. To jest przyczyna. Od czego należy zacząć? Od zmiany szkolnictwa. Od tego, że wy nie powinniście się zacząć zgadzać, mówicie nie. Proszę wprowadzić naukę kreatywności, zmiana systemu oceniania uczni, wprowadzenie zasady, że uczniowie się pytają, nie są przepytywani z materiału, że to jest, tylko zadają pytania. Dyskusja. Zmiana sposobu nauczania. I wy myślicie, że ktoś za was to zrobi? Nikt za was nie zrobi. Oczywiście są już organizacje w Polsce, bo tylko w Polsce one są. Gdzieś na świecie coś się pojawi, to jest tylko dla elit. Takie szkoły. Ale w Polsce się już pojawiają. Pojawiają się już przedmioty kreatywności. To jest najważniejsza rzecz. Kreatywność. To jest taka dźwignia rozwoju świadomości i rozwoju ludzkości. To jest coś niesamowitego. Kreatywność. W dzieciach są i w nas wszystkich była zabita kreatywność. Ludzie nie są kreatywni. To są wyjątki. A my mamy rozwijać sobie w dzieciach kreatywność, żeby zmienić całkowicie to naszą cywilizację. Bo ta cywilizacja jest oparta na fałszywych zasadach, na fałszu, kłamstwie i ona dlatego się rozpada. Jest coraz gorzej. Będziecie widzieli jeszcze gorzej. To, co teraz jeszcze nic. Będzie jeszcze gorzej. W tej chwili wszyscy się ekscytują Kanadą. Przynajmniej ci, którzy są świadomi, co tam się dzieje na świecie, że w Kanadzie są protesty w kraju, który jest w czołówce najbardziej zaszczepionych narodów, krajów w świecie. To jest czołówka. I w tym kraju ludzie się zbuntowali. W kraju, w którym ludzie zawsze wierzyli swojemu rządowi. Ale ten rząd doprowadził do bankructwa większość restauracji, tych małych biznesów. On doprowadził ich do bankructwa przez obostrzenia. Zakeczupuj się, weź ten eliksir i ten kajdan na twarz. Wszyscy się pokoczupowali. No nie wszyscy, przepraszam, ale tam zdecydowana większość. Nie znam procentów dokładnych, ale na pewno około 80%. A maseczki dalej i zaraza dalej kwitła. Dlaczego kwitła? Bo trzeba wziąć jeszcze trzeci. Tam co chwila trzeba będzie jeszcze następną wziąć. Nie powiedzą wam, że to nie działa. Nie. Następną, weź następną. W tych wszystkich krajach, które mają bardzo wysoki stopień przyjęcia tego keczupu, czyli tego wspaniałego eliksiru, tam zaraza szaleje niesamowicie. Dlaczego? To jest pytanie, dlaczego tam szaleje? No ale wam powiedzą, nie, no bo ci, co się nie przyjęli tego keczupu, to przez nich. Widzicie? Nie dlatego, że to nie działa. Nie, ci, którzy nie przyjęli, to przez nich. I ci, którzy oglądają te media, wierzą w to. Czy myślicie dlatego, że są nieinteligentni? Nie, oni są inteligentni. Tylko mają zablokowaną świadomość. To, co w tej chwili obserwujemy wszyscy w naszym społeczeństwie, to jest kompletna blokada świadomości przez większość narodu. Oni mają zablokowaną świadomość. To jest wynik oglądania mediów non-stop. Jeżeli odłączysz się od mediów, przestaniesz tego słuchać,
to nagle zauważy, że tej zarazy nie ma. Ja jej nie widzę. Przechodziłem jakieś tam 3 dni, przechorowałem, ale to co roku, co 2, co 3 lata, to zawsze zachoruję na jakąś grypę, przeziębienie. To jest normalne. Niczego ja mam się bać. Że przyjąłem trochę cynku i witaminy D3, że po prostu inne leki musiałem zastosować, nie witaminę C, bo normalnie to się witamino C, brałem większe dawki witaminy C i to zaraz mijało w przeciągu jednego dnia. Tutaj dlatego, że wprowadzili tą inżynierię genetyczną do tego, wiecie, dlatego to jest trudniej wyleczyć, ale to nie jest takie mocne. To jest mocne dopiero wtedy, kiedy są choroby współistniejące, kiedy człowiek jest chory, starszy. Znaczy już w moim wieku to już ja powinienem ciężko chorować, powinienem być na ojomie pod respiratorem na pewno. Że ja do tego stanu nigdy w życiu nie dopuścił. Ja im po prostu nie wierzę. Ja sam sprawdzam wszystkie informacje. A jak zaczynam sprawdzać, to się okazuje, że to jest to, co mówią w mediach, to jest bzdura. To nijak to nie ma, to nic nie jest związane z nauką. To są jakieś wymysły psychopatów. Co my, jako ludzie, bo to, że się mleko wylało, to wszyscy wiemy. Ale my mamy sobie uzmysłowić, że przyczyna jest w nas. To, że myśmy się zgodzili na to, my oddaliśmy władzę nad nami tym sprzedajnym politykom. To myśmy ich wybrali, notabene. To nie to ci, że tamten sąsiad, bo on wybierał jakąś tam inną partię, ja inną partię. Obojętnie jaka partia będzie u władzy, to robi to samo. Obojętnie jaka. Zrozumcie jedną rzecz. Oddajecie władzę nad sobą, ten system jest tak skonstruowany, że macie tylko oddać głos, a resztę wszystkie decyzje są podejmowane poza wami i nikt was już nie pyta o nic. Mają was za przeproszeniem w D. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to zrobili świadomie. Świadomie oddaliście władzę nad sobą i oni robią, co chcą. To widać dookoła. Zamykają wasze biznesy, jak chcą. Macie chodzić w kagańcach? Wczoraj oglądałem przesłuchania żołnierzy szykanowanych za brak przyjęcia tych przepięknych eliksirów. W jaki sposób? I oni opowiadali, jak w jednostce było. Jak miał przyjść jakiś tam dowódca, czy jakaś wizytacja, to wszyscy nagle maski na twarz. Dystanse, niedystanse, odległości, trzymanie, a przed tym nie. To wszystko na pokaz, to jest pic na wodę. I oni to widzą. Ale za pieniądze, bo dostają to tylko ci, którzy się tam przyjęli ten cudowny eliksir, to dostają kasę. Za pieniądze oni się sprzedadzą. Za głupie pieniądze, za trochę pieniędzy. Można kupić każdego. Przepraszam, nie każdego. Jeżeli mnie słuchacie, to was nie. Nie każdego. Ale tak jest. Co możemy my zrobić? Bo oczywiście, mleko się rozlało. My musimy teraz to posprzątać. Za nas nikt nic nie zrobi. Musicie wziąć sobie pod uwagę jedną rzecz. Nikt za nas nic nie zrobi. Jeżeli my tego nie zrobimy, jeżeli każdy z was nie podejmie decyzji, że będę robił, że chcę tej zmiany i że będę wszystko robił, żeby to zmienić, to się nie stanie. Nikt za was tego nie zrobi. To nie jest ważne, za przeproszeniem, na jakim zadupiu ty mieszkasz, w jakiejś gminie czy wioseczce. To jest nieważne. Każdy z was ma szukać podobnie myślących jak ty, o podobnych zainteresowaniach. To nie muszą być jakieś, że mają wszyscy być tak zwanymi antyeliksirowcami. Nie, nie o to chodzi. Możecie mieć wspólne zainteresowania i się wokół tych zainteresowań skupić. Ale chodzi o to, żeby się łączyć razem
rozmawiać, ze jednym wspomagać. Ma coś was łączyć. Bo na przykład, no, ja jestem z Łomży i obserwuję to, co się dzieje w Łomży. Są różne. Tam są różne grupy na Facebooku powstały o podobnych tych zainteresowaniach. Wspierają się, chodzi o szkolnictwo, o walkę z tą modną chorobą i tak dalej. Nawet powstał kościół anty założony przez mojego sympatycznego kolegę z młodych lat. Różne są grupy. I one coś robią. W porządku. Wspólne zainteresowanie. Ale to ma być bardziej tworzyć rodzaju organizacji. Po co te organizacje? Bo to co ma być organizować się oddolnie, od dołu. Na przykład jedna organizacja należy jakieś ludzie, ale mnie tam się ci ludzie nie za bardzo podobają. Ja tego nie lubię, tamtego nie lubię. W porządku. Tam nie idź. Ty załóż swoją drugą organizację. Skupcie tych, których lubisz. Bo ludzie często tak myślą, że często się kierują tym, a ja tam nie pójdę, bo tam jest, a ten mi zrobił to kiedyś to i to. Ja nie chcę mieć z nim styczności. No dobrze. Ty się z nim nie spotykaj. Załóżcie sobie oddzielną grupę. Czym więcej takich grup, to jest lepiej, to nie jest gorzej, to jest lepiej. A wiecie dlaczego jest lepiej? Trudno takie grupy przejąć, bo ich jest po prostu za dużo. Partie polityczne bardzo łatwo. Wystarczy przejąć przywódcę, 2-3 osoby jeszcze u samej wierchuszki, ich przekupić, zastraszyć. I partia polityczna będzie robiła to, co ktoś inny chce. To jest bardzo proste. I oni to robią cały czas. Dlatego, że widzicie, że wszystkie rządy praktycznie robią to samo. Są tylko 2 rządy na świecie, które są wolne. Tylko 2. Na całym świecie. Reszta to nie są te rządy narodowe. My to możemy zmienić tylko przez zaangażowanie się, przez zmianę świadomości każdego z was. Czym was więcej zmieni świadomość i zrozumie, że bez was, bez waszego udziału, tu się nic nie zmieni. Nikt za was nic nie zrobi. Organizacji, bo jeżeli będzie tych organizacji dużo, bo tu już niedługo przyjdzie ten czas, to jest bardzo szybko, tu już nie jest za 5:12, tu już nie jest nawet za minutę 12, już jest prawie 12. I za chwilę będzie 12 godzina, że koniec, my mamy działać. A kim mamy działać? Kto ma to zmieniać? Kto ma tworzyć tę nową cywilizację? Bo to się rozpada i się będzie rozpadało jeszcze gorzej. Ja was nie straszę, tylko mówię po prostu, co będzie. Ale mamy się do tego przygotować. My mamy wziąć sprawy w swoje ręce. Jeżeli będziecie polegać na to, że tak jak w tej chwili w Polsce, że PiS upadnie, przyjdzie inna partia. Bzdura. Przyjdzie inna partia i zrobi to samo. Znowu oddacie władzę w cudze ręce. Nie. Jak ja to widzę? Jak ja to widzę, że to ma szansę powodzenia? Małe organizacje o różne grupy, różnych zainteresowaniach nie muszą być polityczne wcale. Bo to nie chodzi o politykę. Tylko, że po prostu mamy jeden cel i z tych różnych, my wszyscy zbieramy się do osiągnąć jeden cel. Na przykład czas wyborów, my chcemy mieć swoich własnych przedstawicieli. I z tych wszystkich grup wybieramy swoich przedstawicieli. I wtedy na przykład my decydujemy, ten przedstawiciel ma zdawać nam sprawozdanie, my jemu narzucamy zasady, jakimi on się ma kierować. I my ustalamy, że my mamy władzę odsunąć jego z tego stołka. Zabrać jemu. Po prostu nie spełnia naszych oczekiwań, nie robi to, co my mu każemy, to my go zdejmujemy. Ale to my mamy to zrobić. I czym więcej będzie tych małych organizacji, tym będzie trudniej nimi dyrygować i manipulować, przekupić, zastraszyć. Dlatego to ma sens, ale to ma być społeczeństwo takie obywatelskie. Obywatele mają być świadomi i się angażować, a nie wygodnicką, no oni za mnie coś tam zrobią. Znowu cię oszukają. Nic się nie zmieni kompletnie. Nawet jak to wszystko upadnie,
jeżeli się nie zaangażujecie, każdy z was, to znowu przejmą. Czyli to następni znowu przejmą. I będą wami, będziecie dalej niewolnikami. Dalej będziecie harować od rana do nocy. Wieczorem gapić się w ten prostokącik. Co wam tam powiedzą? A nie powiedzą nic wam mądrego, ani dobrego dla was. Tylko będą wami manipulować. Jak macie myśleć? Co macie robić? Kto jest dobry, kto jest zły? Nie używać własnego rozumu? Tak działają media. Oni ci powiedzą dokładnie wszystko. Jak masz myśleć? Co masz robić? Co jest dobre, co jest złe? Nie używaj własnego rozumu. Nie myśl, tylko rób. Pracuj, jedz, wypróżniaj się, od czasu do czasu trochę seksu i spać. To jest takie życie. Żadne inne. Jak roboty, jak bioroboty. Ale my teraz w tym czasie mamy szansę to zmienić. I czas najwyższy to zmienić. I to każdy z nas może zrobić, nie tylko to, że może. Tu nie ma innego wyjścia. Obserwuję tutaj Anglię, obserwuję inne kraje, co się dzieje. Największą szansę zmiany świadomości i budowy nowego społeczeństwa widzę w Polsce. Tutaj w Anglii nikt się nie organizuje od dołu. Jak myślą, to o zmianie następnych polityków, czyli następne kukiełki, które będą nimi manipulować. Jak tutaj się ktoś organizuje, to Polacy. Anglicy, oni dalej myślą o partiach. Nie, to się nie uda. Następna manipulacja. Żadne wielkie organizacje. Wielkie organizacje łatwo jest przejąć. I się to im udaje. Zawsze się udaje. Pieniądze, pokazanie dużo pieniędzy albo nastraszenie, wyciągnięcie z przeszłości kogoś, coś, co ten chce ukryć i to bardzo mocno, to jest wielkie narzędzie. Ale najczęściej to pieniądze. Spójrzcie tylko na tych ekspertów, w cudzysłowie, ilu mamy w tych mediach, którzy się pokazują z tytułami. Pieniądze albo zastraszenie. No to są dwie metody, które na nich działają. Czy dalej tego chcecie? Czy dalej tego chcecie, żeby to wami manipulowano? Nic się nie zmieni, jeżeli wy nie zmienicie się sami i nie weźmiecie swojej sprawy w swoje ręce. Bez oglądania się na innych, tylko szukania ludzi takich, podobnych o podobnych zainteresowaniach, takich jak ty, i organizować. Razem, sobie wzajemnie pomagać. W tej chwili już mówią w Polsce, prawda, że będą problemy z dostawami. Oni już zapowiadają, oni wiedzą dokładnie, co będzie, bo tak będzie. Jak oni wam mówią, że będzie, to będzie. Przypomnijcie sobie czasy, kiedyś za komuny były puste sklepy w miejscu, puste półki. Zbliżały się święta, w każdym domu szynka, baleron, kiełbasy, kaszanki, salcesony, wszystko było. W sklepie tego nie kupiłem. Wszystko pozdrawiam na ręce. Ja też robiłem. Moja mama robiła. Wszyscy. Przywoziłem ze wsi od dziadka. Ludzie się sami organizowali. I czas najwyższy zacząć to robić. Przestać się oglądać. Przez te jedzenie, te wędliny z tych sklepów, to jest trucizna. W tej chwili wiecie o tym, że już się nie będzie, tylko się moczy w takim świństwie i to ma zapach wędzonego, ale to jest trucizna. Przecież was trują wszędzie naokoło. Czas się zacząć organizować i organizować dostawy jedzenia, jakiego wy sobie zamówicie od rolnika. A on na pewno wam zrobi. Jak będziecie chcieli bez nawozów, zrobił wam bez nawozów. Na samoborniku będzie na samoborniku. Klient nasz Pan. Jeżeli wy będziecie stawiać warunki, wy to zrobicie. Mało tego, wy to kupicie o wiele taniej niż w sklepie. Czy większa będzie grupa
która będzie chciała, to on wam przywiezie tutaj na miejsce, nie będziecie musieli do niego jeździć. On będzie wam przywoził co tydzień, codziennie. Kwestia organizacji. To jest kwestia tylko zorganizowania. Nie ma żadnych przeszkód. Trzeba od czegoś zacząć. Po to, żeby już mieć grupę ludzi, którymi się ma kontakt. Wzajemnie to jest grupa wzajemnej pomocy, żeby można później taka grupa, tu już jest głos, to jest duży głos. I takich grup, jak coraz więcej się zbierze, to na jakimś tam, w jakimś celu tworzymy jakby coś w rodzaju organizacji, ale tylko po to, żeby osiągnąć ten cel. Tylko po to, bo dalej jesteśmy samodzielnymi, to jest tak jak komórka w organizmie. Jest oddzielna i zarazem współpracuje, ale jest oddzielna. I my takie grupy mają być. Świadomych obywateli. Świadomych tego, czego chcą. Świadomych rodziców, którzy nie chcą, żeby ich dzieci były biorobotami. Którzy chcą wspaniałej przyszłości dla swoich dzieci. Czas to robić. To tyle chciałem wam powiedzieć. Tak w skrócie, to jest takie przesłanie do wszystkich Polaków. Gdyż ten czas, który jest w tej chwili, to czas jest najwyższy. Już my nie mamy na co czekać. Już nie ma czasu na dyskusję. Tylko jest czas na działanie. Dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie trochę długiego wywodu, ale to mi długi czas, cały czas siedzi w mojej głowie, że muszę to wam powiedzieć. Dziękuję bardzo.